przekonaj, o mnie mi mów. I mi ją i wychowa. Kochanie. No. No. Robię sobie kanapki. Zrobić ci? Zwariowałeś? Przecież nie wiem, po 18. A której strefy czasowej? Bo chyba nie polskiej. Ale jak głupi jesteś. To robić? Bo robię sobie dwie. Jeszcze raz się mnie o to zapytasz, to się po prostu wyprowadzę. To robić? Żartowałem. Kochanie, jak ty byś się wyprowadziła, to ja bym chyba nie przeżył. No. Kto by w naszym domu sprzątał? Wiesz co, ja to się w ogóle dziwię. Jak ty możesz jeść o tej porze? A ja ci naprawdę wierzę. Wczoraj na twojej twarzy naprawdę miałaś zdziwienie. Tego pensowałaś lęgarnych ziemniakami. Po 22. To były dietetyczne ziemniaki. Okraszone boczkiem light. Dobrze, że Aktivia Smart Zero nie wymyśliła. Jesz to jedz. Kurwa się. No właśnie się staram. A z czym sobie zrobiłeś? Normalnie tam. Szyneczka, jajeczko, ogóreczek. Takie tam. Tam sobie to potrafisz zrobić pyszne kanapeczki. A mi w sypialni to od razu zasypiasz. Czasem bywam zmęczony. Bo cię obżerasz po nocy. No o co ci chodzi? Nie. O nic mi nie chodzi. Jedz te swoje pyszne kanapeczki. Ładuj je sobie do pyszka. Zamamuś się, tatusia. Żebyś się czasem nie wytrął. Przyniesiesz coś do picia? Nie. Piwa bym się napiła. Ale jest tylko jedno. Moje. Ale kochanie, jak byłeś mi dziś rano w sklepie i pytałem, czy chcesz coś piwo na wieczór, mówiłaś, że nie. Kochanie, nie myśl sobie, że moje nie zawsze oznacza nie. Czasem moje nie oznacza tak, chyba że moje nie naprawdę oznacza nie, to nie oznacza, że nie oznacza tak. To tak czy nie? To po polsku było? Ja ci przyniosę to piwo. Faceci, przed ślubem. Jesteś piękna, chodź mi się całować, uwielbiam twoją matkę. Stoi pod domem, jęczy, syczy, ględzi, a później budzisz się koło takiego i leży koło ciebie. Takie 3G. Gruby, głupi. 2G. Proszę. O, jakie pyszne słodko na zdobyweczki. O, matko, jakie dobre. Z czystych buzi z worka. Prawie wyszło. O, ja nie wiedziałam, że po piwie się tak chce jeść. A ja się zabezpieczyłem. No, szkoda, że 2 miesiące za późno. I widzisz? Znowu to robisz. Znowu w ogóle nie liczysz się z moim zdaniem. Coś pytałem cię, coś kanapkę. A co ty myślisz, że ty jednym pytaniem wszystko załatwisz? No przecież to się jakoś udało. Słuchaj, nie próbuj mi mówić, że sobie coś uzdrowałam. Tak nie rozwiążemy naszych problemów. Ale jakich problemów? Ja przez ciebie piję. Ja już mam dość tego życia w tym sztoku. Ale o co ci chodzi? Daj mi jedną kanapeczkę. O matka, jaka dobra. Oj, te pomidorki takie w końcu dojrzewające. O ja. Będę gruba. A, gdzieś to ma. I tak już jesteś moim mężem, to ci najwyżej rozwodu nie dam. A. No co? Będziesz coś, ja? Yeah.